24 pytania. Rozmowa poranka. Rota Kania, witam Państwa ponownie, a w studiu już jest zapowiadany gość, pan marszałek senior Kornel Morawiecki. Witam serdecznie. Witam, witam, kłaniam się słuchaczom, pani, pani redaktor. Panie marszałku, wspominamy pana premiera Jana Olszewskiego. Kiedy pan poznał pana premiera? Ja pana premiera tak bliżej poznałem, wtedy jak on był moim adwokatem. To, był, to była... Listopad, no może, nie przepraszam, tego, wtedy go tak bliżej, bo dopiero to był początek 1900, 1988 roku. To był może luty 1988 roku. On był od początku moim adwokatem. Ja zostałem aresztowany w listopadzie. Wtedy ale... pan siedział w więzieniu na Rakowieckiej. Tak, to było w więzieniu na Rakowieckiej, tak. I wtedy go w spotkaniach na Rakowieckiej poznałem bliżej, bo pisałem przy nim. List na przykład do generała Jaruzelskiego, który potem przeszedł otwarty na Wolnej Europy. On przeniósł ten list do wolnej Europy, to się pisałem też listy do swoich kolegów do kierownictwa. Czyli grebsy. Czyli grypsy, tak. pan pisał, no, panie marszałku. To do, nie było listy. Do, do kierownictwa Solidarności Walczącej otrzymywałem od niego odpowiedzi. No i to i była między nami rozmowa taka ogólna, co się dzieje i tak dalej, bo to więzienie, pani redaktor. No wtedy go tak bliżej pana, pana mecenasa poznałem. Wcześniej to tak okazjonalnie tylko. I jakie było wrażenie, jak pan go poznał? No bardzo serdeczne wrażenie. Pan mecenas był moim takim właściwie nie tylko adwokatem, ale takim trochę załóżnikiem. No, biorąc pod uwagę przenoszenie grypsów, to y, rzeczywiście było duże zaufanie z Pana strony do niego, tak, że Wam tak. No nie, no to było wielkie nazwisko, znane mi nazwisko wcześniej jeszcze, prawda, z, z, wiadomo, tak, nie, ale znaleźliśmy wspólny język tam, absolutnie i to, i ten, ten, ta więź, ta sympatia, która między nami się tam jakoś zawiązała, ona przetrwała więzienie, potem mój paromiesięczny pobyt za granicą, potem i potem spotykałem się z nim już w Warszawie, najpierw tak tajnie, a potem po, jak się ujawniłem w 1990 roku, no to już zupełnie jawnie uczyłem się od niego tej, tej topografii warszawskiej opozycji w dużym stopniu, tej pomysłów tych obu stron, obu stron po obu stronach barykady, tego co zamierza, co zamierza robić środowisko koru, warszawskiego kościół, co zamierzają komuniści. To były bardzo, bardzo cenne lekcje. A jak odwołanie rządu Jana Olszewskiego? Bo najpierw była wielka nadzieja, pierwszy niekomunistyczny, niekomunistyczny rząd, premier, a później. szybko... Ja, ja, ja może, pani redaktor, taką, takie dwa epizody, które ja nie zauważyłem jeszcze w mediach, żeby były one odbite. Nie wiem, czy pani redaktor że wtedy, kiedy. I pan prezydent Wałęsa y, objął urząd, tak? No to wtedy pan premier Mazowiecki zrezygnował z premierostwa, tak? Tak. I pierwszym kandydatem na premiera był wcale nie Jan Krzysztof Bielecki, który został kandydatem, tylko właśnie Jan Olszewski. Tylko y, te warunki, które wtedy postawił Lech Wałęsa, personalne, różne, ale zwłaszcza jeden warunek bardzo mocny, to był warunek y, warunek, żeby pan Leszek Barcelowicz był ministrem finansów i gospodarki. One były nie do przyjęcia dla pana mecenasa. No. I dlatego nie został tym premierem jeszcze wcześniej. A dopiero, a, i, to, I ta sama sytuacja się powtórzyła po tych wolnych wyborach w 1991 roku na jesieni tak, ale tym razem to Wałęsa ustąpił no i zgodził się na to, żeby premierem był pan Jan Olszewski. Pani już przeskoczyła do odwołania tak. Rządu, ale ja chciałbym jeszcze słowo powiedzieć, jeżeli można, o samym rządzie. No tak. no to był naprawdę pierwszy rząd w moim odczuciu, ale w wielu y, powszechnym takim mniemaniu, który wstrzymał tą taką y, wyprzedaż Polski, a często można mocniej powiedzieć taką złodziejską prywatyzację. Bardzo no, mocno ją wstrzymał. No wstrzymał, to był, ale tylko na parę miesięcy. No, prawda? niestety, bo tylko parę miesięcy był jeszcze taką jedną wielką zasługą pana, pana Jana. To była sytuacja, że on pierwszy głośno z, z, z tego urzędu premierowskiego powiedział o NATO, o tym, żebyśmy my, Polacy yy, akce, akce, yy, akces do NATO zgłosili, prawda? I, A i prowadzi... wtedy chciał zrobić na tobie tak? Ja to pamiętam, ja to wszystko pamiętam. No, no te, pan przechodzi do tych dramatycznych wydarzeń 4. i tam w początku czerwca 1000 yy, 1992 roku. Dla mnie to były naprawdę dramatyczne wydarzenia, no bo to w sposób można powiedzieć demokratyczny, niestety, tak, agenci przejęli w dużym stopniu kontrolę nad państwem polskim. A teraz Rządu. Donald Tusk mówi, żeby 4 czerwca robić wielkie, wielką mobilizację. No, 4 czerwca to jeszcze jest inna sprawa. Pan, Jan, pan Mecenas Jan Morzewski nie uczestniczył, pani wie. W wyborach 4 czerwca uczestniczył co prawda pod stolikach stołu różnych, tak, tak, ale, ale, ale bym miał bardzo krytyczny stosunek do tego mebla, co podzielałem to, a zwłaszcza, bo Jan wszystkich był z duchu, z, tak, z ducha takim społecznikiem, jednakże pani redaktor, on był on był głęboko jakby wrażliwy na ludzką krzywdę. Na, na, A na mało to, się to, o tym mówi, w tej na, chwili. tak? bardzo się o tym mówi. Jeżeli miał tak mocno podkreślić to, to ja na pani... Redaktor to nie tylko niepodległość, nie tylko y, niepodległość Polski, tylko jej bezpieczeństwo. Ale Jan Olszewski to wielki człowiek Solidarności po prostu. Wielki człowiek tej pierwszej Solidarności, z miał nie, niezaprzeczalne zasługi związane z jej rejestracją, z jej statutem i tak Ale to nie o to nawet chodzi. On naprawdę przeżywał tą sprawę, on, on tą transformację po okrągłostołową Balcerowicza i tak dalej oceniał bardzo, bardzo krytycznie. Właśnie rozmawialiście. I co? Bo... Bardzo krytycznie oceniał tą transformację. Nie chciał, właśnie dlatego nie wziął do rządu pana Leszka, bardzo lubi swojego, chociaż miał te propozycje bardzo mocno jakby m, sugerowane przez Lecha Wałęsę. A Lecha Wałęsę cenił. Pan Olszewski cenił Lecha Wałęsę. No jeszcze, jeszcze tak. wtedy, tak. Nie, była wiadomo... jeszcze wtedy tak, nie było wiadomo o tak, przyszłości miał, i o teczce. Nie wiadomo było tak, ale miał, taki, miał taką, do niego dużą estymę jako do przywódcy robotniczego i tak dalej przywódcy Solidarności. Ale, później, tak, to... ale pomimo, że cenił Wałęsę, to później nie wahał się jako premier, żeby jednak y, informacje A o tak, prawda, ta sprawa, teczce... Ta sprawa związana z tymi bazami, potem pozostałościami po ewentualnych bazach sowieckich, no to stanęła wtedy na osprzonożo oczywiście i, i tą sprawę pan, pan premier wygrał na szczęście tak dla, dla nas na Przyszłości, także. Ale jeszcze chciałam wrócić do Leszka Bal Bal Balcerowicza, dlatego że y, powiedział pan Marszego o złodziejskiej prywatyzacji, tego się nie udało jednak zatrzymać. No tak, no bo ten rząd trwał za krótko, żeby, żeby te skutki były y, dalekosiężne. No potem przyszły rządy już, które nawiązały znowu do tego samego procesu w dużym stopniu, prawda? Potem po 93 roku i zaczęła rządzić. Na postkomuna, prawda? No i to. I potem niestety AWS również y, ma tu swoje grzechy, głębokie grzechy na sumieniu. Tam ta prywatyzacja, znaczy tej, tej akcji Wyborczej Solidarność tam prywatyzacja różnych y, układów, powiem tylko telekomunikacji polskiej. No prawda? chociażby, to jest taka tak, kluczy, tak, taki, tak. Spektakularna spektakularna, taki przykład, taki przykład tak. wyprzedaży. Poszło, poszło to poszło, to niestety, no i tylko, tylko panie redaktor, jak patrzymy teraz na taką panoramę tego całego układu wschodniego, tutaj tego postkomunistycznego, który się rzeczywiście zmienił strasznie, no to my Polacy jesteśmy w miarę silnym narodem. Mieliśmy właśnie, mieliśmy y, Solidarność, mieliśmy Kościół, mieliśmy jeszcze... Y, jakby taką, taką tradycję niepodległościowo podziemną, mieliśmy takich ludzi jak pan premier Jan Olszewski, tak? i my się jakoś tak w miarę obroniliśmy przed tym, ale patrzymy za granicę, na Ukrainę czy, czy dalej, to oni się nie obronili. On, oni, oni, oni zostali rozjechani właśnie przez, przez ten liberalny, taki doktrynalny układ, prawda? Bo olbrzymie jakby fortuny, bogactwa, gangsterstwo, pieniądz tylko rządzi, taki wyzysk straszny tych biednych mas ludzkich i tak dalej. Panie Marszałku, mówił Pan o akcji wyborczy, Wyborczej Solidarność, ale wcześniej był przecież ROP, no tak, tak, który, w którym Pan ja przecież Ja też był. uczestniczyłem, no to... Wcześniej był rok, wcześniej był jeszcze ruch dla Trzeciej Rzeczpospolitej, to był 93, rok. I wszędzie to... był Olszewski. 90... Bardzo, tak, tak, on był założycielem tego ropu i to wyglądało bardzo nadziejnie, no ale niestety. Dlaczego dałem... się nie udało? A z różnych względów, nawet wewnętrznych względów, pani redaktor. Tam były spory, bardzo tak, takie spory były między Antkiem Macierewiczem, a też Janem Oszeskim. Antek był wtedy pełnomocnikiem wyborczym, tam były jakieś nieporozumienia. Ja nie chcę w to wnikać, bo to nie jest to moja rola teraz, żeby to o tym mówić, ale, ale to, to nie udało się również z powodów wewnętrznych, z powodów tarć, które tam się odbyły w tej organizacji. Znaczy ja uczestniczyłem coraz w kierownictwie tej, tej, tej struktury, ale, ale byłem jednak, że we Wrocławiu byłem bardziej peryferyjny niż tutaj to, co się działo w Warszawie. A jeszcze chciałam wrócić do 4 czerwca. Jak pan się dowiedział, kiedy pan się dowiedział o tym, że będzie upadek rządu Jana Olszewskiego? No nie, no ja to słyszałem tego przemówienia i całą tą śledziłem tą, tą wcześniej, debatę. Ale wiem, ale wcześniej, przed, jeszcze przed debatą, czy, no przypuszczał, przed debatem, pan, że, że czy upadnie, przypuszczał pan, jeszcze... że był rząd upadnie, czy no, nie? Mogłem tak przypuszczać, bo te bilanse, że tak powiem, właśnie demokratyczne na to wskazywały, tak, ale, ale liczyłem troszeczkę na cud, pani redaktor. Wydawało mi się to niemożliwe, żeby, żeby agenci, zresztą pani redaktor może wie, że właściwie ja jedynie wtedy opublikowałem tą listę agentów, bo żadne media Żadne media, ani, ani drukowane, ani, ani radio polskie, ani, ani telewizja polska. Gazeta Polska wydrukowała. Nie, nie, nie pani redaktor, to Gazeta Później. Polska dopiero rok potem. To zupełnie nie to samo. Tak? Absolutnie nie to samo, niestety nie. I nie, A zwłaszcza tą listę dwuosobową, właśnie pana prezydenta Wałęsy i pana marszałka wtedy se, Sejmu, pana, pana, Chrzanowskiego, e, pana Chrzanowskiego, tak? No to, to w ogóle to była rzecz, rzecz bardzo, bardzo tajna. Ja się o tym dowiedziałem od pana od pana, od mojego takiego kolegi, też starszego konspiracyjnego, Wojciecha Ziemnickiego, który właśnie był przyjacielem Jana Olszewskiego. Jan Olszewski o tym powiedział i on mi powiedział Kornel, to na pewno... Wałęsa i Szanowski są na tej liście. Tak? To, to była taka, no to było dramatyczne wydarzenie i pan tutaj znaczy no, to jest strata taka, która, którą ponieśliśmy, inna mogłaby być Polska wtedy, gdyby wtedy Wałęsa inaczej zareagował, przyznał się, on tam był taki moment zawahania z jego strony i tak dalej. Jan Olszewski na pewno będzie symbo symbolem obozu niepodległościowego, dlatego, że wniósł tak, jak sam Pan powiedział, nie tylko o sprawy, jeżeli chodzi o czystość życia politycznego, ale również sprawy gospodarcze. Czy rzeczywiście może być takim symbolem tej, tej obozu niepodległościowego i również przykładem dla młodych ludzi, Pana zdaniem? Ja bym chciał, Pani redaktor, oczywiście zgadzam się, że może, ale ja bym chciał nawet troszeczkę więcej. Ja chciał, żeby pan e, świętej pamięci, pan mecenas Jan Olszewski, pan premier Jan Olszewski, żeby był takim trochę dla nas, bo on był takim pewnym płomieniem Solidarności. I ten, ten płomień Solidarności gorzał w nim i on, i on, on, to był człowiek niesamowicie wrażliwy, niesamowicie... Na, na krzywdę ludzką, na, na potrzeby takiej wspólnoty też. Więc, więc on, by, on, 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 on zasługuje na to, żeby być właśnie takim człowiekiem nie tylko niepodległości, ale człowiekiem solidarności, tej wielkiej polskiej solidarności, która spowodowała tą przemianę, która zmieniła mapę Europy. No tej, tej, on jest właściwie w tym sensie taką emanacją polskości, pan Jan Olszewski. Panie marszałku, powiedział pan y, 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 kilka minut temu, że zupełnie inaczej by wyglądała Polska, gdyby ten rząd był y, dłużej. Czy to, co się wtedy stało, ten, y, ta nocna zmiana, już wiadomo o co chodzi, rzutuje na dzień dzisiejszy, pana zdaniem, na politykę dzisiejszą? Uważam, że wszystko, co wtedy się działo w tym okresie transformacji, bardzo rzutuje na tą dzisiejszą politykę, ona ustawia tą politykę w sensie jakby relacji siły nawet, prawda, bo, bo w dużym stopniu przejęcie majątku narodowego odbyło się przez układy właśnie postkomunistyczne, albo układy jakichś tam służb specjalnych i część elit solidarnościowych, która się jakby tak dokooptowała do, tam, do tej transformacji, w sposób niestety no Troszeczkę bardzo lekkomyślny albo taki interesowny, i tak to nazwę, z tym czym jakby odeszła od tego etosu Solidarności, właśnie takiej tej naszej wielkiej Solidarności. I myślę, że Polska wyglądałaby lepiej. Po pierwsze, no, mielibyśmy jakąś też propozycję głębszą niż propozycja kapitalistyczna. Mielibyśmy propozycję takiego trochę nowego ustroju, bo Solidarność to była czymś innym. My nie tylko chcieliśmy obrania komuny i powrotu do. Wolnego rynku. My chcieliśmy nowego, lepszego świata i dlatego byliśmy również nadzieją dla, dla innych państw, dla innych narodów. Mówił pan, panie marszałku, że część elit poszła w drugą stronę. No, taką postacią, która się kojarzy z tą drugą stroną, to jest Władysław, on Bardzo, no. Władysław Frasyniuk. On przecież odszedł do Ale również pani dyrektor, mój kolega konspiracyjny Adam Michnik, no. Jednakże zbudowanie znaczy imperium medialnego i olbrzymie pieniądze, które Agora posiadała, prawda, no to nie licuje z, z, z człowiekiem Solidarności. Również, sam powiem o Władku Wrasimiku, to samo, prawda. Przedsiębiorca, który, no bardzo dobrze, że mu się wiedzie, że ma jak wielkie przedsiębiorstwo transportowe i tak dalej, ale to nie była jego funkcja. Jego funkcją było przywództwo właśnie Związku Zawodowego, dbanie o ten, o ten o ten, powiem co tak pokomunistycznie, lud pracujący w miast i wsi, prawda? I on to, i on to zaniedbał. No, panie dyrektor. Tak, tak. trudno, trudno tak. sobie uświadomić i wyobrazić sobie, żeby Adam, Adam Michnik został z człowiekiem Solidarności po no, 90 roku. No właśnie. Więc, a no, ale, a ale pierwszy szedł do archiwów przecież no, MSW. No, no, no tak, ale wcześniej miał przecież swoje zasługi, wkład swój w to, że, że ta polska niezależna myśli, jakby to ten, ten taki ruch Solidarnościowy jakoś powstał. Przez te działania wolnej prasy, działania robotnika, różnych innych. No znamy, znamy całą tą historię. No tak, ale później była Gazeta Wyborcza, no w, w, ta, jeżeli chodzi ta, o Adama Michnika ta. i było zwalczanie tej Solidarności. Wboczanie. Kpiny z Wałęsy. Wszyscy pamiętamy to, co się A, działo, wszystko prawda? Wszystko pamiętamy, wszystko to pamiętamy, no ale, ale nie tylko chodzi o jakby taką jakby działalność, jakby no, że tak powiem, propagandową, ale jednakże stworzyło się pewne imperium prasowe, Pewien monopol prasowy, olbrzymie pieniądze, tam były zaangażowane. Ja nie mówię, że pan, yy, że Adam Michigan jest sam bogaty, bo to nie dochodzi, ale środowisko, które on stworzył, no, zaczęło operować olbrzymimi środkami, korzystając również z przywileju yy, powiązań z władzą, z, z układem jakby rząd, z różnymi kolejnymi rządami, również rządami kom, pokomunistycznymi i tak dalej, pani redaktor. Także to to, jest, to, to jest wszystko też... się nie godzi. Taka, taka solidarnościowa działalność jest po prostu zaprzeczeniem tego, dlaczego my byliśmy... Jakby no, jakby tak nastawieni, przygotowani. Ale przede wszystkim, panie marszałku, to jest również narzędzie polityczne, dlatego że widać to zwłaszcza w ostatnim czasie, że i wtedy w latach 90. i teraz. Tak, to prawda. No właśnie na tym tle pan mecenas Olszewski no, jaśnieje jako taka piękna, piękna, czysta gwiazda. Także no, to, to tu jest dla mnie takim jakimś wzorem, i, i jest jakimś takim nauczycielem, i myślę, że dla wielu Polaków takim pozostanie. Prezydent mówi, że żałoba narodowa powinna być dłuższa niż jeden dzień. Pan się z tym zgadza? No, to ja już nie, nie będę tu panu prezydentowi sugerował co jest. Tu. Ale już właśnie co niektórzy jest... się odzywają, że Polska jest krajem żałoby narodowej. Jednak taką postać chyba należy upamiętnić. No oczywiście bardzo. Znaczy, nie wiem, czy, czy już słuchacze wiedzą, ale ja mi słyszałem, bo rozmawiałem z żoną, z panią Martą Miklaszewską, że pogrzeb będzie w sobotę najbliższą, tak? W sobotę najbliższą i myślę, że będzie wiele osób na tym pogrzebie. No chciałbym bardzo, serdecznie zapraszam słuchaczy tu z Warszawy, z okolic, ale i z Polski, bo to jest naprawdę no, taka nasza wielka potrzeba. To jest taka, ten pogrzeb to będzie coś dla nas, nie tylko dla niego, ale dla nas. To będzie potrzeba, żebyśmy oddali mu hołd. I pokazać solidarność również. Tak, pozdrawiam wielką solidarność. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Państwa moim gościem był marszałek senior Kornel Morawiec. Bardzo dziękuję serdecznie dziękuję. Dziękuję za uwagę pani.